są wasze treningi? Co tutaj robicie? Spotykamy się kilka razy w tygodniu po to, żeby potrenować walkę larpową i przygotować się do gier bitewnych, które odbywają się kilka razy w ciągu roku w całym kraju. Z reguły przychodzą do nas młodzi ludzie, mniej więcej w wieku studenckim, czasami młodsi, ale to jak najbardziej starzy weterani, osoby nowe i osoby, które są po prostu zainteresowane takim stylem rozrywki. Trenujemy szyk, trenujemy ustawianie się, trenujemy pojedyncze wyprowadzanie trafień. Staramy się po prostu doskonalić w tym, czym się pasjonujemy. Przeciętnie przychodzi do nas od 8 do 10 osób. W porywie największą ilość, jaką zanotowaliśmy, to było prawie 40 osób na terenie parku, którzy wszyscy równocześnie brali udział w aktywnym treningu. Jeżeli chodzi o broń treningową, to można ją wykonać samemu. Są to miecze bardzo często wykonywane przez ludzi w domu, są też miecze, które można tutaj od nas wypożyczyć. Jeżeli chodzi o broń, która jest używana w trakcie bitew i na larpach, to zazwyczaj jest to broń kupna, wykonana w technologii bezpiecznej, zrobiona z pianki i lateksu, tak żeby nikomu nie stała się krzywda. Broń wykonana w domu jest w granicach ceny około 20 zł, jeśli dobrze tam znajdziemy materiały. Natomiast broń kupna lateksowa jest w cenach od około 100 zł do 400 zł, w zależności jak bardzo wymyślną tą broń chcemy znaleźć, kupić. Strzały, łuki też można nabyć w rozsądnych cenach. Strzały są fajne, są ubezpieczone za około 30 zł. Co jest niezbędne, żeby przyjść tutaj na pierwszy trening? Jeżeli chodzi o branie udziału w samych treningach, to wystarczy odzież sportowa i dobre chęci, ponieważ właściwie większość sprzętu możemy wypożyczyć tutaj na miejscu. Dobra, chodźcie, idziemy. Chodź, pokażemy ci, jak to wygląda w rzeczywistości. Chodź. Wtraczą mi lito do Menhira, to mam go obiegać w prawo czy w lewo. Podzieliłem się tym problemem z moją przyjaciółką, Różą. 1,50 m w kapeluszu, główna broń parasolka, jak już wcześniej wspominałem. Mówię, jelito, Menhir, prawo, w lewo, mój ostatni problem. Ona tą morderczą broń na ramię zarzuca i stwierdza, to twój problem, a nie mój. Problem polegał na tym, że ona wybrała najlepszy moment, żeby pójść do królowej i reklamować kolku prawych, ja lewych. A! Gobliny! Ej, cofajcie, cofajcie! Muszmy ich! Dawaj za tobą! Chodź już z tą kamerą! Co oni tutaj robią? Cicho, ich spłoszasz. To są larpowcy. Krzyczą teraz pojedynek, starają się odgrywać wszystkie trafienia. To jest bardzo ważny element treningu. Ej, odszedł się. Ej, tak muszę to co tydzień prać. Bardzo fajnie, mogę wpaść na drugi raz? Tak, zapraszamy. Bardziej, mocniej, jeszcze raz, teraz. Dobra, ej, dajcie spokój modemu. Ej, no. Ej, tam są jacyś świeży. Poprzedni mnie wytrzymał.